cześć, ja jestem Feneku, miło mi Cię widzieć na moim kanale. Fajnie, że tu trafiłeś, bo jest to bardzo wartościowy materiał, przynajmniej dla Ciebie. Streamlabs Chatbot, okej? Korzystasz może z OBS-a, może ze Streamlabs OBS-a, to nie jest istotne. Streamlabs Chatbot jest to bot wykorzystywany najczęściej na YouTubie i na Twitchu. Zawiera on masę komend, zawiera on masę timerów, różnych takich minigierek, które możesz wykorzystywać na czacie, punktów oraz wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, typu song requesty czy jakieś tam konkursy. No i dobra, super wszystko, okej? Ale jak to ustawić? Kiedy już odpalisz swój program, zainstalujesz go, bo to jest banalnie proste, link do instalacji masz w opisie pod tym materiałem, wyświetla ci się coś takiego jak konsola. W tej konsoli możesz tak naprawdę skonfigurować sobie całego tego bota już tak wstępnie. Jeżeli to zrobisz, to otwiera ci się ten cały panel. Wtedy właśnie tak, masz konsol, tutaj jest cały czat. Na przykład jeżeli ktoś napisze na streamie, na przykład elo, prawda, to on się na czacie tutaj pokazuje. Dlatego, że ja nie streamuję, to automatycznie takiej wiadomości elo wysłać nie mogę. Mogę zmieniać sobie pomiędzy streamerem, a pomiędzy botem. Czyli mogę napisać jako twój bot, mogę napisać jako właśnie streamer. I teraz, jak skonfigurować tego bota, żeby to wszystko ładnie, dobrze działało? Wchodzimy sobie w ikonkę tego ludzika. Na początku łączymy się ze swoim kontem YouTube bądź Twitch oczywiście, jak to gdzie streamuje, prawda? Generujemy swój token, łączymy. Najlepiej gdybyście mieli po prostu od razu już włączoną gdzieś tam transmisję niepubliczną w tle, żeby to wam od razu wszystko działało. Aby połączyć bota, wchodzimy albo na inne konto Twitch, tworzymy inne konto Twitch i je łączymy, albo tworzymy inne konto Gmail i też je łączymy, ok? To nie są te same konta, streamer i bot mogą być, ale lepiej, żeby nie były. Kolejna rzecz to jest Streamlabs, tyle, czy nic nie ruszamy i reszta tak, jak tutaj powinna być, więc jest tu właśnie Twitch i YouTube, co nie? I teraz, omówienie całego programu, jeżeli już to połączyliście. Jest to strasznie ogólnikowy materiał, ponieważ chcę tu zawrzeć wszystko od góry do dołu, jak najlepiej, jak najbardziej wam tutaj dokładnie to wszystko opisać, jak to wygląda. Więc, konsola, w tym miejscu znajduje się cały czat, niżej macie komendy. To jest bardzo fajna sekcja, nią się też dzisiaj zajmiemy, już wam mówię, o co chodzi. I teraz tak, ja na razie sobie to dobra, nie będę go wyłączał, tutaj już jest nieaktualny, bo to sprzed 6-7 miesięcy jest. Tak, tu nie macie nic, więc klikacie sobie ikonkę plusika, prawda? I teraz nazwijmy tutaj komenda sklep. Dobra, wpisujemy sklep. Ona ma kosztować na przykład, ile pieniędzy ona ma kosztować. Załóżmy, że ona ma być za darmo. Następnie jest ona na właśnie na czacie, na streamie używana. Czy ona jest włączona? Tak. I teraz grupa. Generalna albo bez żadnej grupy, nie? Możecie napisać, dodać nową grupę, na przykład jakiś... Możecie tworzyć własne grupy. Ja mam na przykład stworzoną grupę generalne, nie? Takie rzeczy. Permisje. Kto może to robić? Na przykład od minimum godzin, jeżeli ktoś jest minimum, na przykład 30 godzin, 300 godzin załóżmy łącznie na streamach, może używać dopiero tej komendy, nie? Może na przykład je używać tylko i wyłącznie moderator, może je używać tylko i wyłącznie na przykład jakiś sponsor, albo na przykład każdy, everyone. Jest tu masa tych opcji. Kolejna rzecz to jest cooldown, czyli co ile da, na przykład ktoś napisze tą komendę, możemy napisać drugi raz, więc żeby nie spamował tą komendą, to ustawiać na przykład cooldown co, załóżmy, 3 minuty ogólny, czyli jeżeli już jedna osoba napisze, to za 3 minuty dopiero można je użyć. Jeżeli chcecie na przykład inaczej, jeżeli macie dużo osób na streamie, to wtedy ustawiacie sobie cooldown na przykład użytkownika, czyli danego użytkownika cooldown, że dany użytkownik co 4 minuty, albo na przykład ogólnie co 3 minuty. Dobra, że jeżeli ktoś napisze i potem, żeby nie było tego spamu, że ktoś inny to też pisze. I teraz tak, co się wtedy ma wyświetlać, jeżeli wpiszę komendę sklep. I tutaj na przykład warto sobie zrobić wykrzyknik sklep, albo na przykład coś, jakiś dać symbol przed tym. I na przykład wbijaj dwukropek, co nie, i na przykład wklejacie jakiś tam, oje, to akurat nie, bo to... I wklejać oczywiście właśnie tutaj to, co ma się wyświetlać. W ogóle chciałem was zaprosić do mojego sklepu internetowego, w którym są teraz limitowane edycje ciuszków. Na przykład taka bluza limited edition, prawda, jest dostępna przez limitowany okres czasu do końca września, potem już ona znika ze sklepu i już nigdy nie będzie można ją zdobyć, tak samo jak bluzki i inne takie jakieś mniejsze gadżety. Dzisiaj akurat jest darmowa przesyłka, nie wiem jaki będzie tam event, jeżeli będziecie to oglądać, czy w ogóle będzie. W każdym bądź razie zapraszam, ok? I teraz możecie na przykład potwierdzić, albo wybrać sobie jakąś piosenkę czy muzykę, która ma się razem z tym puszczać na streamie. I mam tutaj mój już sklep i tutaj możecie sobie tego aktywować albo nie aktywować i macie w generalnych, nie? Jakby to jest komendy, to do nauczenia, to po prostu posiedźcie, popatrzę. Możecie też na przykład klikać i edytować, możecie też usuwać dane komendy albo ogólnie ustawiać na przykład co ma się wyświetlać, jeżeli będzie cooldown. Bot na przykład wyśle wam automatycznie wiadomość, jeżeli ktoś użyje danej komendy, że słuchaj, masz cooldown, nie możesz tego użyć, prawda? Dalej,
currency. Currency jest, są to punkty na ludzi, którzy siedzą na waszym streamie i już pokazuję wam, jak je ustawić. Teraz tak, klikacie sobie ranks. Pierwsza rzecz, jaką robicie, to ustawiacie rank. Ja mam w ten sposób to zrobione, czyli mam tak, nowy, jest to 0, okej, nic nie potrzeba tak naprawdę. Jeżeli chodzi o starszy nowy, to jest 10 i tu jest ustawione jako godziny, czyli starszy nowy, żeby być starszym nowym, trzeba mieć 10 godzin to najmniej na streamie trzeba być. Widz to jest 30, przyjaciel streama 50, tutaj już są moderatorzy, a tu już kolejne inne osoby, więc to są moje rangi, które są tam w mojej głowie poukładane, tutaj może nie za bardzo w programie, ale są ustawienia. I teraz tak, komenda na punkty to jest wykrzyknik złoto i wtedy możecie sprawdzić stan swoich punktów. No okej, możecie to nazwać na przykład wykrzyknik, nie wiem, piernik i nazwa to będą pierniczki, załóżmy cokolwiek po prostu. I teraz tak, co ma się wyświetlać? Użytkownik, który to wpisał, jego ranki, prawda? Jakby level, który ma, czas, który spędzi na streamie, ilość złota, a tutaj, że właśnie, że currency name, czyli, że właśnie to tutaj ta nazwa będzie się wyświetlać, czyli złoto, jeżeli tu napiszecie pierniczki, to tu będzie pierniczki, dwukropek i właśnie ilość tych punktów, które zdobył. I teraz tak, automatycznie zaznaczyłem sobie coś takiego, że jeżeli ktoś jest 100 godzin na streamie, to jest takim widzem regularnym i on ma dodatkowe bonusy, jeżeli chodzi o mój kanał. I teraz tak, tutaj online interwał sobie zostawiłem na 5 minut, czyli co 5 minut dostaje on punkty. Jeżeli chodzi o offline interwał, jest to 15 minut. Payout, czyli wypłaty. Ogólnie, jeżeli ktoś jest na live, prawda, to teraz tak, minimalnie 12 na godzinę, maksymalnie 96 na godzinę, to zależy o, czy jesteście regularnymi widzami, czy jesteście moderatorami, czy jesteście zwykłymi użytkownikami właśnie, a offline nikt nic nie dostaje, no niestety. Więc tak, wypłata za bycie offline, nic. Za bycie na przykład na streamie, to jest mnożnik razy właśnie jeden punkt, okej? Okay? Jeżeli jesteś regularnym widzem, to wtedy otrzymujesz dodatkowo 5 punktów. Jeżeli jesteś moderatorem, to dodatkowo jeszcze jeden punkt. Jeżeli ktoś da suba, to dostaje automatycznie 50 punktów. Jeżeli ktoś zasponsoruje mój kanał, to będzie 100 punktów. Jeżeli ktoś użyje superchatu, to również jest 100 punktów. Donacje, 10 punktów za każdą 4 złote, okej? Okay? Jeszcze dodatkowo i tak tutaj do ustawiania to jest w ten sposób. Dalej macie song requesty, czyli jest to coś takiego, gdzie ustawiacie sobie tutaj, jeżeli czat na przykład wykrzyknik, może wpisać wykrzyknik na przykład P i jakaś tam piosenka, czyli po prostu tworzy wam czat listę piosenek, które ma lecieć na streamie. Timersy. Timersy jest to coś takiego, gdzie na przykład dodajesz sobie coś tak timer, prawda? Napisujesz na przykład na niego elo i co ma się pisać? Cześć, to ja. I teraz na przykład on się nazywa elo i ogólnie treść to jest cześć, to ja. Teraz macie coś takiego, cześć, to ja. Wchodzicie w ustawienia i dajecie interwał w minutach, czyli co ile ma się to jakby pokazywać na czacie, co nie? Ja mam ustawione co 5 minut, czyli co 5 minut będą te wszystkie wiadomości tutaj wysyłane. Okej? Okay? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Co 5 minut. A następna rzecz to jest takie, to może na kolejny odcinek sobie zostawimy. Ekstra to też i giveaway. Giveaway to na przykład wykrzyknik bierę, nie? Załóżmy, wykrzyknik bierę i teraz tak, nagroda to będzie załóżmy, nie wiem co, 100, okej? Okay? To będzie 100 albo to będzie na przykład, nie wiem, jakiś grafika, dobra? I teraz, każdy może dołączyć, koszt biletu możecie sobie ustawić, czyli ile punktów ma taki bilet kosztować, możecie ustawić, kto może brać w tym udział, oraz za ile ma się to jakby rozpocząć, prawda? Czyli to musi być na pewno, chyba, więc tak, klikacie na przykład open giveaway i albo będzie ten timer, albo sami klikacie losuj zwycięzcę. No taki mały giveaway, sound files, czyli właśnie pliki muzyczne, które potem możecie gdzieś używać, jeżeli chodzi o komendy i tak dalej. Co tu jest jeszcze ciekawego, które powinniście wiedzieć? Użytkownicy, to są wszyscy użytkownicy, którzy gdzieś tam faktycznie na waszym kanale się pojawili, coś tam napisali na czacie. Minigry jest do ogarnięcia. Okej, tutaj musicie sami sobie pogarniać, sami poczytać, popatrzeć sobie czat, pozmieniać tutaj to wszystko, prawda? Tutaj jest strasznie dużo zabawy, tego nie starczy mi na to czasu i odcinka. No coś ciekawego jeszcze, to możecie sobie własne tutaj jakieś ustawić bota jako moderatora, czyli na przykład ochrania wam przed caps lockiem, co jest bardzo, bardzo dobre, czyli na przykład ustawiacie sobie caps protection i macie teraz tak, po kolei coś tutaj będzie, nie, minimum caps locka to będzie tak, jeżeli 10 liter będzie, to już zaczyna, to już się to włącza i teraz jest użytkownik za duże caps locka i tutaj będzie punishment, czyli kara, nie, taka jakaś, którą tam sobie ustawicie, symbol protection, link protection i word protection mam ustawione. Jeżeli chodzi o notyfikacje, to za osoby, które zasubskrybowały mój kanał, jest taka notka, możecie nawet jeszcze ustawić dźwięk na streamie, macie też super chat, macie sponsor, po kolei dużo tego jest. Jeżeli chodzi o skrypty, to tutaj możecie swoje własne skrypty wgrywać, to już pokażę wam w innym odcinku, bo trochę już ten odcinek trwa, więc ja też nie będę zbytnio przedłużał. Jeżeli on wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, wbicie na sklep, który jest podany poniżej i co? I widzimy się w materiale, czytaj, skok na bungee, który będzie już niebawem, bo już niebawem będę skakał, dlatego trzymajcie się, jeżeli byście mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, pokrótce objaśniłem program, bo też wiem, że wiele osób się mnie pytało, czego używam na streamach, więc tak, to jest ten program. Do zobaczenia w takim razie, trzymajcie się, do następnego, no i cześć!